Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, powiedział, że pisał do nich z głębi serca, pośród wielu łez, nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich. I Biblia to wciąż Boże Słowo, skierowane do nas z głębi jego serca. Dziś posłuchaj tych słów. Idź i powiedz Hiskiaszowi, tak mówi Pan, Bóg Dawida, twojego ojca, słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Oto dodam do twoich dni 15 lat. No, gdy Hiskiasz śmiertelnie zachorował, czytamy, że odwrócił swoją twarz do ściany i modlił się do Pana. Odwrócenie się twarzą do ściany ma istotne znaczenie. Hiskiasz tym samym odwrócił się od wszystkiego, co mówiło do niego: umrzesz, nie wyzdrowiejesz, nie dasz rady, poddaj się, czy to już koniec. No, Hiskiasz tym samym odwrócił się od wszystkiego, co naturalne. Od pracy swojej, od hobby, przyjemności, po prostu od świata. Jednak tym samym król Hiskiasz odwrócił się do Boga i do jego słowa, by go szukać, by go słuchać, no, by wylewać przed nim swoje serce. No, czy jesteś może dziś w sytuacji, która wygląda bez wyjścia? Mam na myśli beznadziejna. Hej, odwróć się twarzą do ściany i szukaj Pana i jego słowa. I wiesz co? On również doda do twojego życia dni, jeśli trzeba, lat, siły, zdrowia, mądrości, zaopatrzenia, prowadzenia. No, tego, co właśnie teraz potrzebujesz i chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.